Czemu uważasz, że właśnie kamerzysta będzie łakomym kąskiem dla federacji frikowych po wyjściu z więzienia? Myślę, że właśnie nie będą chcieli brudzić sobie rąk nim. Powiem wam tak, jeśli chodzi o... ja to widzę w taki sposób. Pieniądze duże mogłyby mu zaoferować dwie federacje, czyli Fame MMA i High League. O High League'u można dużo mówić, kurwa, ale oni są... oni są bardzo tacy... kurwa, no oni też z racji, że wywodzą się z kręgów jakich wywodzą i z kraju, z jakiego się wywodzą, u nich wiesz, i słowo jest ważne, jakieś zasady są ważne. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek z nich myślał o tym, żeby zakontraktować osobę, o której są informacje na temat, jakby się kurwa wykorzystywał jakieś kurwa laski, znęcał się nad... Niepełnosprawnymi. Bardziej jak już to bym myślał, że Fame, z tym, że za duża strata wizerunkowa to jest. Nie po to oni przez 11 gal budowali wizerunek jakiejś federacji. No nie przez 11, ale przez ostatnie 7 mniej więcej już budują taki wizerunek. Taki, że wiesz, już tam Magikale czy Bystrzaki nie będą walczyć, żeby sobie to spierdolić biorąc tego chłopa, nie? Wszyscy by na nich siedli. Ogólnie jakby kamerzysta wyszedł, mógłbym mu najebać, nie? Mógłbym to zrobić ogólnie, jak ktoś, jakaś tutaj federacja chce, znaczy jakaś federacja, no w sumie jakby w Fejmie chcieli, to mogą go ściągnąć, mogę mu najebać. A to by była ogólnie bardzo dobra walka. Tylko bardzo dobra, wszyscy by ci kibicowali, jeszcze byś kurwa najebał jakiegoś psa, którego nikt nie lubi. Znaczy też bardziej chodzi mi o to, że dużo osób chciałoby zobaczyć, jak kamerzysta by wpierdol ewentualnie dostawał. Więc byłoby to na pewno wysoce medialne. Tylko, że po pierwsze byłoby to duże skrzeszenie kamerzysty jako ewentualnego youtubera. Ja nie wiem, czy on jakiś zakaz publikacji dostanie, czy też nie. Bo w momencie, w którym okazałoby się, że zarzuty w jego stronę były podważone i faktycznie stan faktyczny byłby taki, że zostałby uniewinniony. Bo tylko i wyłącznie wtedy mógłby w ogóle myśleć o walce, tak? No, gdyby został skazany, to poszedłby do więzienia, bo to są zbyt grube zarzuty, żeby skończyło się na jakieś grzywnie czy pracach społecznych. Gorzej, jakbyś przegrał, nie przegrałbym. To myślę, że co by się nie działo, gdyby nawet kamerzysta wyszedł z więzienia, on jest YouTube'owo już skończony. Mogę się mylić. Myślę, że byłoby duży boom na niego, przez chwilę ludzie z ciekawości by wchodzili zobaczyć, co u niego się dzieje, ale szybko by się od niego odwrócili. Nie. Pytanie jest, czy YouTube mu nadal będzie kanały blokował. Bo jeśli tak, to jest skończony. Jeśli nie, to się odkuje. On jest zbyt dobrym manipulantem. Ale myślisz, że inaczej, jeszcze wyrok nie zapadł, rozumiem. Nie. A kiedy jest oficjalne... Wyszedł, bo już został przesłuchany ten ziomek. I już nie ma możliwości, wiesz, żeby tam jakoś zamataczył. Okej. Okay. Tylko, że nie musiałby on osobiście tego robić, mógłby coś w jego imieniu kurwa tam zamataczyć. W takich sytuacjach myślę, że tutaj zaproponowanie ewentualnych pieniędzy byłoby możliwe, nie? Ze strony chociażby osób powiązanych z kamerzystą. Więc no. No tak szczerze, jak Fame chce, to ten. Ale nie wydaje mi się, że sam kamerzysta nie chciałbym się zainteresowany. Bo żal by mi go było.